Witajcie. Dzisiaj zagramy w dżungli Atroxem. Tylko że gra będzie inna. Z tego względu, że zwykle ja do was gadam, jednym się to może podobać, innym nie. Czasem się tak zacznę mocno grać, że przestanę gadać, bo zapominam, jak się skupię. Więc dzisiaj ja będę tylko grał i zobaczycie mnie jako Atroxa, natomiast komentarz będzie należał do kogo innego. Przedstaw się. Gruszka 95. Pewnie widzieliście już mnie w niektórych filmikach w roli zapewne sfajlonego ADC, znając siebie. Zawsze fajluję. Nie zawsze, tłumoku. Także no, dzisiaj pokomentujemy tą grę o wątpliwym powodzeniu. Patrząc na drużynę. Aczkolwiek być może, jak to... Ja to wykeruję. Właśnie miałem to powiedzieć, tylko nie zastanawiam się, czy mam się śmiać, czy płakać. I'm not sexy. Blitz, don't pull me. Yes, I survive. Widzę, że zaczynamy z grubej rury pod tytułem Romance Queena z Blitzem. Chyba wolę nie wiedzieć, jakby to wyglądało. Ach, te wielkie wibratory. Takie wibratory. O kur... Invade, haha! No to wejście. Ale dupa. Aperus Queen. Jezusie nazarejski. To może być ciekawe. OMG shit lol. Blood fail. Yeah. Także ktoś coś mówił, tak. A! Czyli wracamy do romansu Blitza z Queen. Mówisz te wielkie wibratory. Wyobraź sobie gwałt, przed którym nie da się zwiać. Dobra, to zasadniczo ma być gra, ale... Zacznij gadać o LOLu. Ja gadam cały czas o Blitzie. Ech, ta wielka pięść. Wprost nie można się jej oprzeć. Wilki cię zabiją. Zdziwiłbym się. W końcu to Atrox w twoim wykonaniu. Wszystko jest możliwe. Raz w życiu przegrałem Atroxem. Tak. Teraz powinniśmy powiedzieć, że dzisiaj nadejdzie drugi. Teraz, chyba przy promocji. Jak grałem z tobą. Nie grałeś ze mną Atroxem? Nie pamiętam. Ale ja pamiętam. Ty z kiewadem jaką piwa. Michael Jackson. Co? Nevermind. Po cholerę cię, Blue. Na skutnicze zbawienia i mam manę, której nie mam. Dobrze, zaczynamy. Queen z Aperunami, Atrox bez many z Blue. No, nie dobrze, nie? Zarąbiście. Kasadin przeciwko Organie, no nie no, wyjebił. Nie będę lepiej chodził. No idź pomóż na bocie. Przepraszam, komu mam pomagać? Pustej linii? Queen. Która jest tam? Zaraz tam wpadną. Bierz pod uwagę, że to jest Blitz. Na razie to ja muszę kupić Vampiriczyn. Po tym jak troszeczkę znerfili Atroxa, to niestety troszeczkę ta gra nim jest mniej fajna niż była w dżungli, no ale wciąż jest bardzo przyjemna. No jak na razie to ta Orianka sobie radzi. Tak, jasne. Trzepie się na midzie, kurde, jak... Jezu. Jak gość, który po dwóch miesiącach z obiema złamanymi rękoma wyszedł z gipsu. Te twoje poronione porównania. Poroniony to jesteś ty. Nie. Patrząc na ciebie mam inne wrażenie. Gadam, bardzo z sensem.
Tak nie zdążysz. Nie, tak gankowanie z za linii. Na razie to sobie mogę spokojnie śnić, bo nikt bardzo nie postawił. Ty rozróżniasz miniony przy tych kolorach? Atrox nie rozróżnia minion. Nie, pewnie wcale. Nie, no dobra, rozróżniasz golema od zwykłego miniona na linii. Jest dobrze. Nie zamknę, samka coś mi nie zamyka. Nie, no tak, jasne, tak. Musi też Jinx ma jakąś chorą w losie tego, HP. Nie, raczej nie. Czy to twój poroniony monitor? Ty jesteś poroniony. No jak nie ma chorej ilości? Pewnie, że ma. No zobacz. O, no. Tak mnie chcecie wziąć? Nieładnie. No bierz ją. No. Bic jest jakiś zboczony. Jak nie romans z sobą, to chce brać Atroxa. Ludzi święci. Się byś ucieszył z killa, chyba nie. Nie twój, to się nie cieszę. A z mojego akurat się będzie cieszył. To już tam... Nie, z twojego będę się śmiał. Zapewne zginiesz. Ewelinka ci podpitała dżunglę? Nie, jeszcze się nie zrespiła. Ile się respirat? Nie pamiętam, 3 minuty? To co się miało nie zrespić, przepraszam? No i zostaw. Denerwuje się. Ewelinka ci hasa po dżungli, a ty... Ewelinka, wiem, co kryje się w sercach ludzkich. No bo cię kasa. Chuła, chuła. No bo cię kasa jak kasa. Czy to Jinx ma skin? No. Co? To nalecąca dżunglera. To w failonym ganku. Tak, w failonym ganku. I co, zamierzasz ją zabić, przepraszam? Cóż, planowałem. Już po tobie? Spokojnie. Jeszcze stąd ucieknę. A nie mówiłem. Jinx ma duży zasięg. Blitzte. Także proszę Państwa, zapowiada się bardzo obiecująca gra. W tej chwili mamy 2 do 3, z czego 2 kile przeciwnej drużyny są na naszym przecudownym Atroxie, który miał wykierować grę. Kwestia czasu. Wiesz, że 2 do rany to nie samo co 2 jajka. Wiesz, że trzymanie mikrofonu to nie do tego, co posiadanie kutasa. Może nie to samo, ja go przynajmniej tak, posiadam. Tak, zdecydowanie wrócimy to do serii Warpan. Jak nie zabijesz tej Jinx. To osobiście zadbam o wykastrowanie cię. No ja pierwszy. Muszę ją zabić. Nie masz studni. Dał mnie. On cię pociągnie zaraz pod wieżę. Dobrze. Dobry Queen. Dobry ptaszek. No. Queen wyciągnął swojego ptaszka. Blitz. Blitz wygląda na zadowolonego. Przestań orać ziemię, zacznij zabijać. Co jest eleganckie? Przemoc. Przemoc? Przemoc jest elegancka. No nie wiem, w łóżku na pewno tak. Znaczy bywa. Cóż. Coś nie tak, mój drogi przyjacielu? To się robi naprawdę zabawne. Ja bym przeskoczył tam przez ten i potem wziął ten. Wziął blitz od tyłu.
Tak, branie blitz od tyłu to jest niewątpliwie bardzo dobry pomysł. No, od przodu nie polecam, bo możesz dostać pięścią gdzie nie gdzie. Lubisz zimny metal w tyłku? To trzeba kupić ci wibrator z kostkarką do lodu. Wrzeszczam. Fuck the system. O Jezu. Dobrze, dobrze. Już wszyscy wiemy, że przemoc jest elegancka. Nie podoba mi się to wybisidowanie. Ups. Jezu, jaki dunk. Goddam. Interesujące. Tak zginiesz. Nie. Jakie oburzenie. Nie! Dobra, mam 10 sekund. Mogę tu przejść. Sona w broni wieży. Tak jest. 10 sekund to trochę słaby wynik. Mówiłem ci w końcu, co mówiła ta kelnerka na mojej 18, czy nie? Jak wychodzili z Natalią. Ernest. No i? To możesz sobie wziąć tego. Wziąć i w ścieżce audio. Pip! Co za problem. Chcę nie komentować po ludzku. Dobrze, nie 15 minut. W sumie 15 minut to surrender. Jakby na to nie patrzeć. Dostrzegam pewną analogię. Mówię. Kurde, czy oni muszą przerwa w tym błocie się... Mundo zjadł niedźwiadka. Jadł? Głodny musiał być. Spójrz na jego mordę i powiedz, że to nie wygląda jak kanibal, no. Tak cię zabiją. Biedny bliciu. Jak zginiesz? Zabił zimną stalową pięść. Jest dobrze. Chłe, chłe. Om nom 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 nom. Dobre minionki. Atrakcje minionki. Myślałem, że zesmajtowałeś miniona. What? Very bad idea. Znowu cię kaflin różnie. Nie. Masz studnię? Tak. Chyba zamiast 4 liter, no ale... I will. Sery, nie mogłeś kawu kupić dał, nie? Nie kawu mi to jest teraz potrzebne. Tylko muszk. SS Mundo no mana. Great. Też nie mam many. Słucham cię. Honor ich nie uratuje. Ale skir naszego Atroxa na pewno. Hehe. Mówiłeś for fun. Om nom nom. Om nom nom. Lubię metal. Om nom nom. Spróbuj go nie zabić. No.
Zaczynasz grać porządnie. O, dupa. Masz studnię, prawda? Masz. Tylko jej nie dorwiesz. A może? No jakbyś się uparł, ale bez studni lepiej nie wjeżdżać. Nie, zbyt ryzykowne to by było. Szkoda, że jej Queen nie zabił. 7-6. Kasadin! Kasiu! Wróciła. Ma ochotę cię urn... Sona killed Evelyn. Oriana killed wieża. Michał killed brain. I ten bulwers na twarzy. Szef państwa chyba zagoszczy tutaj na dłużej. Albo na krucjach, jak ci już zabije. Nie sąd. Zwycięstwo jest wieczne. Piękne słowa nie wystarczą, by zmienić świat. Ale głębokie myśli. Nie, to akurat za nim. Czego? Jeden za jeden. A mogę teraz zadać ci jedno moje pytanie? No. Co cię zabiło? Prawdopodobnie Ignite Evelinki. Nie, Red Evelin. Chyba Red Tube. Sam ci Red Tube. Oriana. O, Kasadin się pokazał. No to jeszcze ja się pokażę. O, w mordę. Lepiej się pokazać niż pokazać, nie? Chodź, Blitz by się ucieszył. SSS, omnomnom. Damn, fuck you, Blitz, tak? Nie masz studni? Nie. Widzę. Kup sztylet. Kupię. Trzy trupy na koncie wrogiem. Tylko dwa. Gracz co? A, dobra. Lol, zaczęła z fotem deserem. Kto? Jinx. No i dobrze zrobiła. Tak zazwyczaj startuje Jinx. Nie grałem Jinx. Ze względu na zmianę trybu podstawowego. Nie, nie ma zwiększone tą prędkość. Go, go, Power Atrox. Złożysz w końcu coś? No za chwilę. Smoka zrób. Zaraz robię. Zrób smoka, póki jesteś blisko dawniej. Chyba, że tam Warda nie ma. Sama się opieprza. Jak widać, nie całkiem. Ale przy smoku nie ma.
wrogiego też nie. Jeżeli byłby, to byłby bardziej na rzece, debilu. No, i właśnie Solo Dragon. No, spróbuj, idź kup, idź, cofnij się. Tak się bije. Szkoda ulta. Trudno. Nie ma drugiej rekordy. Masz studnia? Tak. No czemu gwałcisz miniona? Gwałci. Nie mam takiego zwyczaju. Jaki... Spokojnie, to było specjalne. Przepraszam, po co? Żeby ubić tą wieżę. Trzeba się odsunąć, żeby w sonę walnęło. Dobra. I teraz proszę raz, i proszę dwa, i teraz krwioplica. One fight. To cię zabiją. Zaraz zobacz, co będzie dalej. No, Legion Michaela. Co będzie dalej? Totalnie rozpierdolę. Blitz cię zgwałci pod wieżą. Z tej pory to ja tylko bicę. Cisnę. Spokojnie, on jeszcze nie pokazał swojej zimnej stalowej pięści. O, właśnie. Się okaże, że wykrakałem. Ale już wykrakałem. Ty tylko krakać umiesz. Kra, kra. O Jezu. Czy Sona próbuje jechać Jinx? Oriana też. No dobra, trzeba się przelecić na bota. Czy przelecieć Evelyn, przyznaj się. W sumie w typie Atroxa by była. I tu wampir, nie? No. Właśnie. Nie masz... Miałeś studnie, czy nie? Nie. Ryzykan walony. Atrox. Nie ryzykan. O, jaki ulcik przeleciał od tej. No, i teraz skończymy krwiopijce. Masz cudowne staty. 5-6. No wydaje, że większość tej drużyny ma podobne, ale... Patrząc po statach. Mam jedną trzecią kili i deadu w drużynie. Wiesz, jakie staty ma Sono? 1-1-9. No to jest jak ma supporty. No się zastanawiałem, czy nie feeduje, ale nie. Bleach na plecach z Volim. Patrz na mapę debilu. No. Ja mam ci patrzeć na mapę? Tak. Kurczę. Kiedał, weźmy. Teraz już masz chyba studnię, nie? Mam nadzieję. Masz flasza. Niepotrzebny, dobrze. Gdzieś siedział Woli. Już się cofnę. Woli się nie pierdoli. O, dupa. Hehe.
Uciekaj, kutwo. O, przed kim ty uciekałeś? Przed Mundo! Właśnie im ukradłem Reda. Przemoc jest elegancka. Gentleman z niego. Takie 007 ze skrzydłami. Szkoda, że to ma niewiele wspólnego z przywoływaczem. Goodbye. Appetite. Goodbye, appetite. Kupuj pamiętną. Ale. Nie zobaczyć opis śmierci łatwiej? To. Nie fuk. Taki lak. No, taki. To przez ciebie. Infekujesz komputer twoją obecnością. Mi się wydaje, że buntuje się przeciwko użytkownikowi, ale... Tak właśnie. Zapomniałem wspomnieć, że fundatorem dzisiejszego spotkania jest kasztelan niepasteryzowany. Komentator. No właśnie. Ale to myślę, że wszyscy zauważyli i bez tego komentarza. Prawdopodobnie. Przypuszczalnie. No, nie dobijacie jej. God damn. Czy ja muszę ją naprawdę do tyłu zachodzić? Jaki gwałciciel. Ej, bez szans. Co hakerów? Bez hakerów. Om. O, super. Kapalin. Cholerny no. Hop. Ten wali uciekł. Dobra. Ten teamfight jest zdecydowanie przegrany. Nom. Ubij ją, kurwa. Mógłbyś mówić coś, prawda? Si. Chodziło mi o bardziej... Elokwentne komentarze. Tak. Czy Atrox nie powinien mieć krytów? Raczej głównie wysysk i prędkość ataku. You are so lucky, AV. Kiwi. Ong? A kiwi. A zombie. Się nie zdaje, że sam by się nie rzucał. Ukiszenie. Studnia. Czy to bye, goodbye? Od czego zależy ilość regenerującego się? Od tego, ile mam, na ile pewno mam studnia. Jak się wyrwałeś ładowarkę z tego co widzę. Tak. Cóż, wyrwa. No, nie zabiją go. Regeneracja Woliego plus 106 na sekundę. Lepiej niż na platformie. No! Zabili Jinx. Teraz oni Mundo. Oni Queena. Oni Sonę. I puszczyłem wieżę. As.
Kasa upi, make my kredyt. Wiesz, to jest proste. Chyba mamy problem. Go, go, Power Rangers. Zobacz, co oni robią. Teraz robili im tutaj 10 średnich rzeczy. No na pewno nie zrób. Make Magic Crisis kopy kasa. Nie zabij tego kasa, to ci po prostu pieprzy. Nie zabiję. Jesteś tam padzida, naprawdę. Nie masz studni w dodatku, więc się tak nie szarżuj. Jakoś broniłem tego, no, co mam robić. Chłe. Si Dragona. Twoje komentarze są tak logiczne, że już boli. No rodzisz. Tak potem nie będziesz ciebie słuchać, tylko mnie. None of the single facts was given today. Ten blitz ma zamiar cię upieprzyć. Kurwa, mu to się udało. To nie blitz cię obił. Tempaszmiro. Tempaszmiro. Dobra, próbuję ogarnąć, jak to działa. Tak, żeby powiedzieć, o co chodzi, on właśnie rozmontował mikrofon. Cicho. No widzisz. Hello. Buongiorno. Dobra, więcej go po prostu nie dam do komentowania. O nie, bądź taka... Tempa. Sama jesteś tempa, idiotko. Ja jestem faktyczem. No nie wiem. Jestem wielki. Farm beach. Nice. Penta kill. Almost. Jeszcze 4. Dziwnie się czuję z tym... z tą pałką w ręku. Mógłby się nie trzymać. Muszę. To był wardzik. Dobrze naładowaną miałeś. Komendarz jest tak samo beznadziejny jak ta gra. Kto tam co napisał? Fucking cable. We are never, ever, ever getting back together. Never, ever getting back together. Aha. Ale nie śpiewaj. Proszę. Jestem muzykalny. Jesteś głupi. Widziałeś to? O Jezus. Widziałeś, woli go uratował. Przed blitzem. Jak ta Oriana nie zabije tego. Zabije. Siemano. Siemano. Trzeci komentator przyszedł. Beka. On by nie zaczął gadać, bo będzie źle. Tak przeżyć, już 38 do 25 jest. No tak to bywa na rankedach. Czasem się przegra. Mundo. Doktor Mundo. A
Atrox, carry the game, 8-11-9. Forma 123. Co ja powiedziałem? Nie bardzo. Nie bardzo, proszę Państwa, nie bardzo. No. Będziemy z tej głupszy niż jesteś. Bonjour. Biskut. Bonjour. Ty grasz. By Sword of Divine. I will. I will. I will. Wahanie to śmierć. Wahanie to śmierć. I tu masz o mnie refleksja na temat jednego z amerykańskich koledży, gdzie władze uczelni zdecydowały o usunięciu pomnika wahadła matematycznego z powodu nagich studentów bujających się na pomniku i robiących sobie zdjęcia. Pozdrawiam z tego miejsca serdecznie Miley Cyrus. Tak, to w razie takiej małej dygresji i odwrócenia uwagi od tej beznadziejnej gry. You got a jinx. Jakiś wart na barona. Że tak powiem. O Jezu. To prosi mordę za mnie. I okulary. Zobaczmy, jak takie kropki na okularach pojawiają. Maria. Sword of Divine miałeś składać. Tempadido. Sword of Divine. To będzie lepsze niż włoski miecz. Dziękuję. Nie. Dziękuję, skończyłem. Masz kupić boski miecz. Z taką ilością ładę być się przydał. Okej, things are getting bad. Genialny komentarz Oriany. Już coś pod... Getting back to bad. Wiem, że to miało być 12894 do potęgi 623. Nie widzę innego wyjścia. Farm it, bitch. Farm it. Kill it. Kill it. Kill it. Kill it with fire. Słaba piczko. Tam gdzieś piczka. Piczka, bombiczka, nie robię barona. Tak coś czuję. We trójkę. Kilka fere star feet. Kasa więcej od Jinx. Zwarduj barona. A nie, ty nie masz wardów. Ten pasu. Nagasaki. Choć w tym przypadku to już raczej Hiroshima. Niech strach przerodzi się w furię. Niech Avi przerodzi się w trupa. O cholera. Flash it, bitch, flash it. Sprzedaj do rana i kup wampirika. Kup wampira. Brawo. Zniszczone twój mózg. Ale to mam 39% wysysu życia. Zniszczone twój inkubator. To jak seksmisja. Om nom nom. Mi się przypomniała taka sytuacja, jak przychodzi facet do
punktu lotta i mówi: ja chcę kupić los, bo dzisiaj jest kopulacja. God damn. No nie. Ubili kasę, ubiją, jest. Dobrze. Powiedziałbym suchara, ale nie wiem czy... Po wypiwę go nie spalę. To całkiem możliwe. Dobrze, więc tak. Przychodzi student filozofii na zaliczenie. Podchodzi do wykładowcy i mówi: jest tak, pan to zna się na tej logice. Nie, właśnie to student logiki. Never mind. Dobrze, ja. Przychodzi student do wykładowcy logiki. Tak, pyta się. Pan to się zna na tej logice, prawda? No pewnie, że się znam. Jest tak. Zadam panu pytanie z logiki. Jeżeli nie będzie pan znał odpowiedzi, postawi mi pan piątkę i przepuści mnie tam. Jeżeli nie, dajmy pan od razu na zbity pysk. Spojrzał na jego wykładowcę. No w porządku, pytaj. Zadał mu pytanie. Wykładowca nie wiedział, postawił mu tą piątkę. Woła do siebie najlepszego ucznia i pyta go. Zadaje mu to samo pytanie, które zadał mu, mu uczeń. Lepszy uczeń odpowiada bez problemu. Więc tak. Zapytał pan, co jest nielogiczne, ale legalne. Nielegalne, ale logiczne. I nielegalne i nielogiczne. Tak więc. Ma pan 50 lat. Ma pan żonę, która jest 30 lat młodsza. Co jest nielogiczne, ale legalne. Pana żona ma kochanka. Co jest logiczne, ale nielegalne. Pan stawia kochankowi swojej żony piątkę, zamiast wejść go na zbity pysk. I to jest ani nielogiczne, ani nielegalne. A ty jesteś po prostu niemądry. Ja ty po prostu lamisz, masz 9-15. Nie tak lepiej niż myśmy. Nie. Jesteś najgorszy. Tak, chore. Szczególnie Mundo. Szczególnie pana, nie? Szczególnie Orianu. No, pokazuj ile redów ma support. Super. Naprawdę. Jesteś genialny. Tak, powoli podsumowując tą grę, bo czuję, że to już końcówka, bo nam puszują Nexusa i tak dalej, to niestety muszę stwierdzić, że... To niestety stwierdzę, że nazwę tą grę gra nie po pijaku, nie po płaca, albo w ogóle jej nie wrzucę. Cześć!